To są wiadomości Radia Szczecin. Nowelizacja zaostrzająca ustawę o sztucznym zapłodnieniu skierowana do prac w komisjach. Tak zdecydowała sejmowa większość. Projekt Prawa i Sprawiedliwości to próba pogodzenia pragnienia rodziców do posiadania potomstwa z prawami dziecka jeszcze przed jego narodzeniem, tak mówił poseł sprawozdawca Jan Klawiter. To jest czarny dzień dla Polski, ripostował poseł ze Szczecina i były minister zdrowia Bartosz Arłukowicz. Jego zdaniem nowelizacja sprawi, że będziemy jedynym w Europie państwem, w którym sztuczne przeprowadzenie zapłodnienia będzie niemożliwe. Projekt PiS zakłada, że metodą in vitro będzie można zapłodnić tylko jedną komórkę rozrodczą. Autorzy chcą też wprowadzenia zapisu, że żadne z wprowadzonych działań nie może naruszać praw i dobra dziecka poczętego. To są wiadomości Radia Szczecin. Spór o strzelnicę wieńczy dole koło Kobylanki. Nowi mieszkańcy domagają się likwidacji, dotychczasowi bronią miejsca do ćwiczeń z bronią. We wsi stanął baner "Chcemy ciszy", a do starostwa wpłynęła petycja o zamknięcie strzelnicy. Sama strzelnica znajduje się nieco ponad kilometr od nowo wybudowanych domów, mówią ich mieszkańcy. To jest miejsce, w którym organizowane są wszystkie wydarzenia kulturalno-rozrywkowe we wsi i nie ma zgody na likwidację strzelnicy, odpowiadają wieloletni mieszkańcy Jęczy Dołu. Wniosek w sprawie likwidacji strzelnicy dwa dni temu wpłynął do starostwa. Odpowiedzi w tej sprawie jeszcze nie ma. Więcej na radioszczecin.pl. Pianka jak selfie. Pierwszą w Polsce kawą z własnym wizerunkiem będzie można raczyć się w Szczecinie. Niespodziankę dla kawoszy serwować będzie pleciuga kafe na placu teatralnym. Zdjęcia drukowane są w kolorze, a do ich tworzenia na piance używane są wyłącznie naturalne barwniki spożywcze. Takie rzeczy tylko w Szczecinie. Smacznego. Pogoda w Radiu Szczecin. Od 20 do 22 stopni wskazywały dziś termometry w regionie. W nocy temperatura spadnie do 10, a jutro niewielkie zachmurzenie z przejaśnieniami i maksymalnie 18 stopni Celsjusza. Wysokie i stabilne ciśnienie, słaby zachodni wiatr. Lista przebojów Radia Szczecin. Cześć, witajcie jak zwykle po 20 wspólnie, powitamy weekend w Radiu Szczecin. Po 20 nowe notowanie listy przebojów naszej stacji. No i co? Czy znowu wygra LP? My znamy odpowiedź na to pytanie, ale teraz na nie nie odpowiemy. A co? No to porobiło się trochę z tą LP, prawda? Nie spodziewaliśmy się, że to będzie aż tak wielki przebój, no ale bardzo dobrze. Mamy w tym tygodniu dwie gorące premiery. Ja myślę, że są w stanie zdetronizować LP. Calvin Harris i Emily Sandé. Te piosenki usłyszycie, ich nowe kawałki, na pewno dziś po 20 słuchając Radia Szczecin. Przed 22 odpowiedź na pytanie, czy LP wygra, a po 22 domówka pełna tanecznych hitów, na którą już teraz wszystkich serdecznie zapraszam. W domu, w pracy, w samochodzie. Radio Szczecin.